Diska, dzisiaj kolejny pięciuchowy. Na waszą prośbę mam kolejną nową markę i uwaga, jest to marka polska. Tak jak prosiliście, zrobiłam mały research, odezwałam się do paru sklepów, zapytałam, czy nie chcieliby jakiejś współpracy, rozpromować swoich produktów, może. I faktycznie marka Cartes powiedziała, nie ma problemu, wysyłamy ci sukienki, poprzymierzaj, daj znać, jak ci się sprawdzają, więc jak najbardziej tak. Dzisiaj przychodzę do was z filmem przy współpracy z marką Cartes. Marka Cartes to jest sklep, który jest 12 lat na rynku. To jest polski sklep i oni szyją w Polsce. Zaraz wam pokażę. Mam dużo tych sukienek, bo jest ich troszeczkę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jakie oni mają modele, jak wyglądają te sukienki i co o nich sądzę, to oczywiście zapraszam do oglądania. Cartes poprosiła mnie o zrobienie filmiku z sukienkami na wesele. Więc wybrałam kilka modeli, które bardzo mi się podobają. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko ma się w odbiciu do rzeczywistości, tak? Bo to, co widzimy na stronie, to, co widzimy na zdjęciach, a to, co jest tutaj, w rzeczywistości to są dwie różne rzeczy często, ale przejdźmy. Już przestań Ola gadać, tylko przejdź do filmu. Więc pierwszą rzecz już mam na sobie. To jest sukienka, taka w kwiatuchy. Powiem wam szczerze, od razu jak ją widzę, to jest po prostu dla mnie taki bodziec. Już niedługo wiosna. Znaczy, oprócz tego, że wczoraj spadł śnieg, ale to jakby pomijamy. Zobaczcie, jak wygląda ta sukienka. Jest przepiękna, ma tutaj bardzo ładny dekolt. Ślicznie się układa, ma króciutki rękawek. To są produkty z poliestru, natomiast to są z takiego dobrego poliestru. Wiecie, że ja na kanale zawsze rozróżniam, że jest taki zły i ten naprawdę taki fajny, więc jak najbardziej cudna w dotyku, może w tą stronę. I zobaczcie teraz, jak wygląda, w ogóle troszkę was zniżę. Zobaczcie teraz, jak wygląda cały projekt tej sukienki. Ona tutaj wam oczywiście tworzy talię. Jest taka typowo do moich kolan. Pamiętacie, że mam 1,85 m, więc ja jestem naprawdę wysoką osobą. Ona pod spodem ma taką ala haleczkę i tutaj ten gruby poliester. Układa się przepięknie. Ja dzisiaj mam wysoki obcas, żebyście lepiej widzieli po prostu wszystko. Zobaczcie, nawet na pupie robi się taka ładna. Nie robi wam turbodubska, tylko po prostu bardzo ładnie się układa. Ona jest taką typową zwiewną, znaczy może nie zwiewną, ale taką, wiecie, lekką sukienką. W ogóle jej nie czuć na sobie. Jest przepięknie wykonana, naprawdę. Zobaczcie, jak wygląda z tyłu. Bardzo ładnie się wszędzie układa. Ja jestem z niej naprawdę zadowolona. I powiem wam szczerze, że ta sukienka podoba mi się chyba najbardziej ze wszystkich sukienek, jakie tutaj mam do przymiarki z Cartesa. Więc no, jeżeli chodzi o mnie, ja jestem mega zadowolona. Zobaczcie, jak oni tutaj w ogóle mają takie wstawki, żeby ładnie wam tutaj modelować również biust i przechodzić w talię. No ja jestem mega zachwycona. Dajcie znać proszę, co myślicie. Ale ta sukienka to jest 10 na 10. Po prostu 10 na 10. Ale przejdźmy do kolejnych, bo nie powiedziałam, że kolejne są gorsze. Jest i druga sukienka, oczywiście mój ukochany granat, bo przecież nie mogło być inaczej, ale tą sukienkę mam w dwóch wersjach. Pierwsza to jest typowo granatowa z czarną podszewką, natomiast druga jest bardziej taka wiosenno-letnia, jest po prostu jasna. Już wam pokazuję, jak ona wygląda. Dekolt tutaj mamy oczywiście taki bardzo ładny, eksponujący ładnie biust. Krótki rękawek, to również jest poliester. Ja wam napiszę oczywiście rozmiary na samym dole, jakie mamy tych sukienek. Zobaczcie tutaj, po prostu och, oczywiście talia jest, a o tym nam po prostu, może tak, na tym nam najbardziej zależy, tak? No bo pod tym względem jesteśmy plus size, ale chcemy, żeby te ciuchy nas naprawdę modelowały. Zobaczcie, ona tu jest leciutko rozkloszowana. Również pod spodem ma podszewkę, natomiast ta podszewka już ma nam wystawać. To jest urok tej oto sukieneczki. Przepięknie się układa, jest tutaj taka naprawdę fajnie dopasowana. Nie robi też jakiegoś wielkiego turbodubska, bo ja się zawsze o to martwię. Ma ładne tutaj zakładeczki, które się fajnie układają. Jest bardzo dobra w noszeniu, bo to powiem wam, się czuję od razu, jak tylko mamy sukienkę na sobie. I nie mówię tylko dlatego, że po prostu oni wysłali sukienki. Ja te sukienki do nich zwrócę, więc jak gdyby to nie jest tak, że wiecie, wow, dostała sukienki i mówię, że są dobre. One są po prostu dobre. Tak jak lubię inne sklepy, które wam pokazuję tutaj na moim kanale, tak powiem wam szczerze, że jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona jakością tych ciuchów i ich fasonami, bo ja tak jak na pewno wiecie o tym, kiedyś myślałam, że plus size nie powinno chodzić w sukienkach, bo nie ma takich fasonów. A tutaj na załączonym obrazku widać, że pomimo tego, że mamy turbodubsko i brzuszek i wszystko inne, są firmy. Są firmy polskie, które szyją fajne ciuchy za dobrą cenę
i które mają bardzo dobre fasony, więc sami ocencie. Natomiast ja jestem zakochana, bardzo podoba mi się tył, bo tył jest też oczywiście tutaj na zameczek, natomiast macie takie wycięcie, to ładnie eksponuje wasze plecy, więc ja jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolona. I uwaga, teraz 3, 2, 1, pokazuję wam się w drugiej sukience. I otóż jest druga sukienka. Druga sukienka już jest typowo jaśniutka. Ma przepiękny wzór kwiatowy. Ja osobiście lepiej czuję się po prostu w ciemnych kolorach, więc faktycznie ja mi nie wybrałam na pierwszy rzut, natomiast to jest dokładnie ten sam fason jak ta poprzednia sukienka. Bardzo ładnie się układa, zobaczcie, nawet z tyłu też nie robi nam tej turbodubska. Jeżeli dobrze czujecie się w jasnych kolorach, jeżeli fajnie wyglądacie w jasnych kolorach, to ta sukienka również jest dla was, bo no tak jak widać zresztą naprawdę wygląda ładnie. Gdybym była bardziej odważna, to pewnie bym sobie taką zakupiła, no bo wydaje mi się, że naprawdę wygląda fajnie, wygląda ładnie. Wiecie, to jest sukienka typowa taka na wesele, na komunię, tym podobne, więc jak najbardziej możecie w niej iść na imprezę. I wyglądałabyście cudnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jak mówiłam, ja mam 1,85 m, więc ona mi sięga typowo do kolan. Ja uwielbiam taką długość, bo ta długość jak gdyby najlepiej eksponuje wszystko, co tutaj mamy, czyli na przykład moje długie nogi, których nie widzicie, bo odcina aparat, albo po prostu to, że ona się po prostu fajnie układa, więc jak najbardziej. Ta również mi się bardzo podoba, chociaż tak jak mówię, dla odważnych, dla tych plus size'ów, które lubią jasne kolory. Czy mi się ostatnio wydawało, czy wyprosiłyście o kolorowe sukienki, więc w tym samym imieniu spełniam wasze życzenia. Mam czerwoną sukienkę. I powiem wam szczerze, że sama nie byłam przekonana, ale tam Kartes, sklep Kartes mówi, spróbuj różnych kolorów. Może faktycznie mają taki ładny asortyment. Mówię, dobra, spróbujemy czerwoną. I co? I się zakochałam. Zobaczcie, jak wygląda ta czerwona sukienka. Ona tu nie ma żadnych rękawków, jest typowo ścięta. Natomiast to ścięcie jest na tyle fajne, że ono zachodzi wam tutaj leciutko na ramionka i nie tworzy wam, wiecie, takiej sukienki. On wam leciutko tutaj zakrywa te ramiona i naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Fajnie eksponuje nam tutaj biust. Ma taki pas materiału, który robi wam też tutaj talię. Do tego jest bardzo zwiewna. Pod spodem mamy oczywiście podszewkę taką aksamitną. No i samą sukienkę, która jest taka, wiecie, bardzo, bardzo zwiewna. Tak jak mówiłam, długość to jest typowo do kolan przy moim 1,85 m. Ja wam wszystkie rozmiary oczywiście podam na samym dole. Z tyłu również wygląda bardzo ładnie, tutaj nie robi nam turbodubska, są zakładki, ładnie to ukrywają. Z tyłu oczywiście mamy pełne plecy, nic tam nie ma wyeksponowanego, natomiast powiem wam szczerze, no muszę przyznać, że ta sukienka mnie naprawdę urzekła. Wygląda fajnie, wygląda bardzo ładnie i bardzo dobrze, pomimo tego, że to jest czerwony kolor, się w niej czuje. Podoba mi się, jak się układa tutaj na biuście, z tego względu, że ona się tutaj ma takie zakładki i jak nawet się nachylicie, teraz wam się nie będę nachylać, ale tak, jak nawet się nachylicie, to nic wam tutaj, że tak powiem, przez przypadek nie wypadnie. Możecie sobie założyć zwykły stanik, możecie sobie założyć stanik ten taki multiway, jak będziecie chciały, tak będzie dobrze. No powiem wam szczerze, że jak na pierwszą sukienkę, która jest czerwona na moim kanale, tak, to jest pierwsza czerwona sukienka, to I'm in love po prostu. Cudownie wygląda. I powiem wam szczerze, nie musicie jej zakładać tylko i wyłącznie na wesela, czy nawet na komunię. To jest taka, wiecie, multifunkcyjna, nazwijmy to tak, sukienka. No, nieźle, nieźle. Mam jeszcze dwie bodajże sukienki, które chciałam wam pokazać. One już są troszeczkę w bardziej stonowanych kolorkach, natomiast fasony mają bajeczne, bajeczne. Kolejny produkt to już jest sukienka z koronką. Ostatnio jest zajawka na koronkę, więc na pewno z tego to wynika. To już jest sukienka, która ma długie rękawy i uwaga, ona naprawdę ma długie rękawy. To są rękawy, które sięgają do mnie, co jest niespotykane. Sukienka jest typowo granatowa, podszewkę ma taką, wiecie, cielistą. Zresztą tutaj mogę wam pokazać, zresztą na pewno ją widzicie. Ma typowo cielistą, ma długi rękaw, jest oczywiście tutaj taliowana i jest rozkloszowana. Ona również jest do kolan przy moim 1,85 m. Więc wygląda całkiem fajnie. Ja osobiście nie za dobrze czuję się w sukienkach z długim rękawem. Wolałam, żeby ona miała 3/4, natomiast ten rękaw jest naprawdę urokliwy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda przy waszej dłoni. Jak sobie tutaj zrobicie jakiś ładny manikier, do tego jakaś biżuteria. Naprawdę myślę, że wyglądałoby to bardzo fajnie. Powiem wam tak, ta sukienka jest taką bardzo zachowawczą. Sukienką taką bardzo
spokojną, ja bym powiedziała. Nawet przez to, że ma tą, tą tutaj oczywiście koronkę z tą jasną podszewką. Wygląda bardzo fajnie. Ja osobiście, powiem Wam szczerze, nie wiem, z tego względu pewnie, że dlatego, że ona ma ten długi rękaw, jestem do niej tak nastawiona troszkę negatywnie. Natomiast to nie jest negatywnie, bo ona jest zła, bo ona jest brzydka. Nie, po prostu ja nie lubię długich rękawów. Czy w bluzkach, czy właśnie w sukienkach. Wolę takie 3/4. Natomiast, jak dla mnie, myślę, że też powinna otrzymać wysoką notę, bo jest też ładna. Zobaczcie nawet tył. Tutaj macie oczywiście zameczek, którego prawie, że nie widać. Macie zakładeczki tutaj na pupie, które też Wam ukrywają turbodupsko. Wygląda to naprawdę, myślę, fajnie. Więc jeżeli ktoś lubi długie rękawy i szuka sukienek z długimi naprawdę rękawami, to ten model myślę, że byłby dla Was. Nie mówiąc o tym, że ona jest przemilutka w dotyku. A co jest ważne, ona nie ma żadnej tutaj podszewki. Żadnej podszewki. Tutaj jest tylko i wyłącznie ona. Ja jeszcze sprawdzam, żeby nie było, żebym Was nie przekłamała. Tak, bo już się wystraszyłam, że może mi się podwinęła. Ale tak, ona nie ma żadnej podszewki, więc ona tutaj jest tylko i wyłącznie sama. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, nic nie prześwituje. Więc spokojnie możecie sobie ubrać czarne majtochy i będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Najprostsza ze wszystkich sukienek, pewnie przez to, że jest po prostu jednokolorowa. Natomiast ona niczym nie ustępuje tamtym poprzednim sukienkom. Ma oczywiście krótki rękawek, ma ładnie tutaj dekolt na zakładkę taką, która Wam po prostu pozwoli na to, żeby Wam nic nie wypadło. Jest ładnie wymodelowana pod biustem, tutaj przy biuście. Jest fajnie wytaliowana. Również, tak jak zwykle, ma... Może ja Was trochę obniżę, żebyście bardziej widzieli. Ma oczywiście taką długość typową do kolan. Natomiast ma lekko dłuższy tył. To mi się przepięknie tutaj podoba, bo ona po prostu bardzo ładnie się układa. Na pupie również małe zakładeczki. Nie robi Wam turbodupska, więc tym bardziej myślę, że te dziewczyny z takimi większymi tyłkami też by ładnie się tutaj ukryły pod tą sukienką. Bardzo ładnie tutaj wszystko nam leży. Ma fajnie jakby wymierzone te rękawy z Waszymi biodrami, więc to naprawdę bardzo ładnie wygląda. No powiem Wam szczerze, że ja jestem mega z niej zadowolona. Ona mi się strasznie podoba. Z tego, że jest prosta, że jest taka, wiecie, bardzo taka uniwersalna. Założycie taką sukienkę i po prostu widać, że ona Wam fajnie tutaj modeluje, wszystko ładnie wygląda. Do tego ma bardzo ładny kolorek takiej butelkowej zieleni. Ja ostatnio butelkową zieleń coraz częściej idę, z tego, że to jest naprawdę bardzo ładne kolory. One fajnie podkreślają Wam tutaj wszystko, więc no, ja jestem zadowolona. Chyba mówię to już cały film, ale tak jest, naprawdę jestem z tej sukienki zadowolona. Teraz parę słów na zakończenie. Co powinnam Wam powiedzieć? Powinnam Wam powiedzieć tylko jedno zdanie, które zawsze mój kolega do mnie mówi. Myśl globalnie, kupuj lokalnie. Za to, że to jest polska marka, za to, że to jest marka, która szyje w Polsce, za ich fasony, który... Za to, że udało im się takiego plus size jak ja, z wielkim tyłkiem i z wielkim brzuszkiem, wsadzić sukienki, żeby wyglądało to na... naprawdę fajnie, no to muszę przyznać, że kartę zaskoczyło mnie totalnie. Nie myślałam, że w ich sukienkach będę wyglądała tak fajnie, bo uważam, że wyglądam fajnie. Wy możecie oczywiście pisać wszystko w komentarze, jak macie ochotę. Także tak, zerknijcie na ich stronę, bo naprawdę warto. Nie mają samej plus size'owej rozmiarówki, mają też dla dziewczyn slim fit, więc jeżeli jesteś slim fit i trafiłeś tutaj jakkolwiek, to oczywiście zapraszam. Na dole podam Wam, jakie sukienki tutaj przymierzałam, podam Wam linki i podam Wam rozmiary, jakie mam. I co? I chyba tyle. I dziękuję jeszcze za oglądanie. Dziękuję marce Cartes za to, że po prostu podjęli ze mną taką współpracę i chcieli pokazać swoje sukienki. Naprawdę było mi bardzo miło. I co? I do zobaczenia w kolejnym filmie. A! I bardzo ważne, czekam na Wasze komentarze. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, która sukienka podoba Wam się najbardziej. Bo ja obstawiam, że chyba pierwsza, czerwona i ta zielona? Dajcie znać, bo jestem tego mega ciekawa. Dzięki jeszcze za oglądanie i do zobaczenia oczywiście w kolejnym filmie.